Dzień dobry wszystkim. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na kolejny webinar o temacie wyjść do domu. Dokładnie jak się przygotować na powrót do domu ze szpitala. Webinar odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 18, a naszym gościem będzie dr Katarzyna Musio, która jest pediatrą, onkologiem, hematologiem dziecięcym i ordynatorem oddziału pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Dzień dobry Pani doktor. Witam serdecznie, witam. Zbliżają się święta, a ze świętami my rodzice sobie wyobrażamy, że to jest taki upragniony czas, że może tym razem uda się ze szpitala wyjść na jakąś przepustkę z dzieckiem, więc te święta dla niektórych możliwe, że będą pierwszą przepustką, że wyjdą sobie od rozpoczęcia leczenia, chociaż na moment, dla niektórych to będzie kolejne, ale zawsze to wyjście do domu z dzieckiem, które jest zwłaszcza podczas intensywnego leczenia, budzi wiele stresu, wiele obaw i my tym naszym spotkaniem postaramy się pomóc przygotować rodzicom na takie wyjście ze szpitala, postaramy się podpowiedzieć, jak ten czas przetrwać bezpiecznie, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, ale też spróbujemy się dowiedzieć, czy podczas pobytu w domu, poza szpitalem, można pozwolić sobie na spotkania z bliskimi, z rodziną i spotkania z naszymi ukochanymi zwierzętami domowymi. Jak to jest, Pani doktor? Można czy nie można? Można, oczywiście, że można. Tak, dziecko wracając do domu powinno się czuć bezpiecznie, powinno się czuć dobrze. Ten komfort zapewnia między innymi jego ulubieńcy, czyli zwierzęta jego domowe, ale również jego przyjaciele, znajomi, rodzina. Także nie zabraniajmy kontaktów dziecka leczonego, wyleczonego ze swoimi najbliższymi. Musimy zachować pewne środki ostrożności, o których powiemy właśnie na tym webinarze, ale ogólnie jak najbardziej zachęcam do tego, żeby dziecko wracało do tego swojego przyjaznego, dobrego, kochanego, miłego, przytulnego środowiska, jakim jest dom. Czyli dawajmy im poczucie normalności, ale z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa i temat rozwiniemy już w najbliższy wtorek, 4 kwietnia o godzinie 18 i serdecznie z Panią doktor na to spotkanie zapraszamy. Zapraszamy, jak najbardziej. Do zobaczenia.